Najmłodsi lubią malować i tworzyć coś z niczego. Dlatego dużą popularnością cieszą się warsztaty plastyczne, które odbywają się w oddziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia skierowane zostały do dzieci do lat 13. Pierwsze odbyły się 3 sierpnia, wówczas podczas warsztatów wykorzystywano surowce wtórne. 7 sierpnia odwiedziliśmy z kamerą uczestników zajęć, aby zobaczyć, nad czym pracują. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 3-dniowe warsztaty zajęć plastycznych z techniki decoupage. Zajęcia prowadzi pani Mirosława Płacheta, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia realizowane są z projektu Przystanek Biblioteka, którego to organizatorem jest Łódzki Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają swoje umiejętności artystyczne i poznają ciekawe techniki plastyczne. Zwłaszcza technika decoupage stała się ostatnio bardzo popularna. Technika decoupage podlega na ozdabianiu różnych przedmiotów codziennego użytku serwetkami albo specjalnymi papierami różowymi bądź papierami do decoupageu. Chodzi o to, żeby nadać im taki niepowtarzalny klimat XIX wieku, secesyjny troszeczkę. Powtarza się też tą techniką przedmioty, zdobi się szkło, zdobi się deski, jakieś pudełeczka, skrzyneczki, ceramikę nawet. Dosyć popularna jest to technika i tą techniką właśnie dzisiaj dzieci pracują od takich bardzo prościutkich rzeczy jak zakładki w książkach poprzez deseczki, a później będą wykonywać jeszcze okładki do książek. Najmłodsi z radością opowiadali o warsztatach plastycznych. To dla nich wspaniały sposób na spędzenie wakacji. Jak się podoba na zajęciach i czego się nauczyłaś? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba na zajęciach i uczymy się różnych fajnych rzeczy. Bardzo fajnie, czas szybko płynie. Szkoda, że to nie może być przez cały rok, tyle powiem. Co dzisiaj robisz? Zakładkę. Bardzo mi się podoba. Robiliśmy myszki z kartonu po jajkach. Robiłyśmy rybki z płyt, robiliśmy róże z torebek foliowych. 13 i 14 sierpnia mali uczestnicy warsztatów poznają sztukę składania papieru origami. Dzieci wkładają w swoje prace wiele wysiłku i serca, a przedmioty ręcznie wykonane mogą być przecież wspaniałym prezentem dla najbliższych.